Urodził się w Gorlicach, gdzie mieszka do dziś. 25 lat pracuje w Gorlickim Centrum Kultury. Znają go wszyscy Gorliczanie, ale mało kto wie, że grał na wspólnych koncertach z wielkimi świata muzycznego. Tomaszem Stańko, Józefem Skrzekiem, Wojciechem Pilichowskim, Markiem Bilińskim, Robertem Guthrie z Cocteau Twins, Tadeusz Łuczejko, bo o nim mowa. To człowiek wszechstronnie uzdolniony, choć z konsoletą i nagłośnieniem w Gorlickim Centrum Kultury najczęściej kojarzony. Talent odziedziczył po ojcu, który nieźle rysuje, i mamie, która śpiewała w amatorskim zespole muzycznym. Ta mieszanka sprawiła, że Tadeusz robi jedno i drugie. Oglądając prace malarskie Tadeusza Łuczejki, można odnieść wrażenie, że jego sztuka ściśle połączona jest z muzyką, którą wykonuje. Tadeusz był współzałożycielem znanego nie tylko w Gorlicach zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie przeznaczonej do rozbiórki, w którym grał i śpiewał. Obecnie sam tworzy muzykę i jest dyrektorem jedynego w Polsce, cieszącego się coraz większym uznaniem w świecie, Festiwalu Ambient. Człowiek orkiestra, tak można powiedzieć o Tadeuszu. Od 14 lat jako artysta plastyk tworzy grafikę festiwalową, nagłaśnia, ale przede wszystkim gra. Ambient to muzyka dla koneserów, stąd niewielu odbiorców festiwalu odnalazł w Gorlicach. Ten niski, niepozorny człowiek jest wielkim poza swoim miastem i regionem, ceniony w największych rozgłośniach radiowych w Polsce, z radiową Trójką na czele, gdzie w 2001 roku został laureatem Złotej Dziesiątki na najlepsze nagranie muzyki elektronicznej. A jego najbardziej spektakularnym sukcesem był koncert w Szczecinie przed 130-tysięczną publicznością. Tadeusz Łuczejko to znacząca historia rodzimej muzyki. Artysta, który wyrósł z tradycji przed laty kultywowanych na zlocie elektronicznych fanatyków, gdzie właśnie w Piszu, w tamtych krajobrazach spotykali się rodzimi twórcy zafascynowani możliwościami właśnie w tamtym czasie kreowanych nowych elektronicznych instrumentów. Tadeusz jest taką osobą, która od początku do końca kocha muzykę. Ta miłość to jest taka miłość przez duże M. To jest człowiek, który chyba nigdy nie ściągnie muzyki z internetu z poszanowania dla artysty, który chyba nigdy nie posłucha MP3, bo ceni sobie jakość tego dźwięku, więc kupuje płyty kompaktowe, a nawet winyle. To jest człowiek, który do muzyki podchodzi jak do świątyni. I w dzisiejszych czasach, kiedy ta muzyka w zasadzie została zdezawuowana, została sprowadzona do słuchania jej podczas joggingu albo jakiejś banalnej rozmowy gdzieś w klubie, to jest człowiek, od którego powinniśmy się tak naprawdę uczyć nawyków słuchania muzyki i tak naprawdę nawyków obcowania z muzyką. Absolutnie. Ale teraz przed Tadeuszem czoła, niski pokłon, tak niski jak tylko się uda, i bardzo życzyłbym sobie i wszystkim tym, którzy to oglądają, aby takich Tadeuszów Łuczejko było co najmniej tuzin, dwa tuziny, jeszcze więcej, ale tak naprawdę póki co jestem jeden, jedyny Tadeusz Łuczejko. Talent Tadeusza to nie tylko muzyka, ale też malarstwo. Od najmłodszych lat interesował się tym rodzajem sztuki. Do jego największych osiągnięć zaliczyć można projekty okładek dla znanych wydawnictw. Dzisiaj jego malarstwo związane jest z muzyką, a są to obrazy olejne oraz grafiki, do których jako ciekawe zaliczyć można serię plakatów reklamujących Festiwal Ambient. Gorlickie Centrum Kultury, choć wydaje się niejednemu mało atrakcyjnym miejscem, zrzesza ciekawych ludzi, do których z pewnością trzeba zaliczyć Tadeusza.
Dzisiaj, mimo propozycji wyjazdu na stałe do Krakowa, nadal tworzy i rozwija swoje pasje i rozsławia nasze miasto. 13 lat temu, chyba, o ile mnie pamięć nie myli, wpadłem na pomysł zrobienia w Gorlicach międzynarodowej imprezy muzycznej. A ponieważ od wielu lat jestem fanem jazzu i muzyki elektronicznej, więc padło na muzykę elektroniczną, ponieważ w Polsce już od wielu lat festiwali jazzowych jest bardzo dużo, natomiast tych z muzyką elektroniczną nie za wiele, więc tak jak powiedziałem, padło na muzykę elektroniczną i tutaj w Gorlickim Centrum Kultury na tej scenie od 13 lat odbywają się koncerty w ramach międzynarodowych prezentacji muzycznych Ambient, bo tak ta impreza się nazywa. W ciągu tych minionych 13 lat w Gorlicach wystąpiła, można powiedzieć, cała śmietanka muzyki ambientowej i nie tylko z Polski i z zagranicy. Mieliśmy okazję tutaj usłyszeć wykonawców z Japonii, z Francji, z Anglii, z Ukrainy, z Austrii, Niemiec. Nie pamiętam z jak wielu jeszcze krajów, ponieważ te 13 lat to już jest kawałek czasu. Natomiast mogę powiedzieć, że mieliśmy tu muzyków tak wielkich, jak na przykład Toby Marks, który jest pełnoprawnym członkiem zespołu Pink Floyd jako drugi gitarzysta na bardzo wielu koncertach obok Davida Gilmoura, Ricka Masona występował właśnie w zespole Pink Floyd. Chciałbym, żeby ta nasza impreza promowała nasze miasto i w Polsce, i za granicą. Mam taką nadzieję, że przy pomocy niektórych osób, które coś mogą w naszym mieście, uda się nam to zrobić, bo tak jak powiedziałem, prestiż imprezy jest bardzo duży, tylko trzeba tę szansę wykorzystać. Tadeusz Łuczejko, no nie zna go nikt, kto nie był z nim w specjalistycznym sklepie płytowym. Dopiero tam, w takim miejscu, naprawdę możemy poznać Tadeusza Łuczejkę jako pasjonata. Jest to człowiek pasji. Jest to dość rzadka dzisiaj cecha wśród ludzi. Tadeusz jest takim człowiekiem, który dla muzyki, dla malarstwa, obrazu potrafi poświęcić wiele różnych rzeczy w swoim życiu. Jest na pewno człowiekiem ideowym. No bo nie będąc ideowcem, nie dałoby się ciągnąć niektórych tematów, projektów w taki sposób, w jaki sposób czyni to właśnie Tadeusz. Jego muzyka jest bardzo oryginalna, ciekawą mieszanką różnych światowych trendów. Właściwie takich artystów w Polsce jest bardzo niewielu, tak charakterystycznych i tak dobrze wiedzących, w jakim kierunku chcą oni podążać w swojej twórczości. Pierwsza moja wystawa indywidualna tutaj w Gorlicach. Do tej pory uczestniczyłem tylko w wystawach zbiorowych. No i mam nadzieję, że spodoba się Gorliczanom. Powinienem coś powiedzieć o swoich obrazach, ale właściwie tak szczerze mówiąc, to bardzo nie lubię mówić o swoich obrazach, bo to jest, uważam, sprawa indywidualna każdego widza, każdego odbiorcy. Ktoś kiedyś powiedział, że
opowiadać o muzyce to tak jak tańczyć o obrazach. To wszystko jest bez sensu. Najlepiej niech każdy zobaczy i dostrzeże coś swojego. W ubiegłym roku na mojej wystawie w Bardejowie jedna pani podeszła i powiedziała, że te moje obrazy są takie bardzo poetyckie. I myślę, że to był chyba strzał w dziesiątkę. Bo no rzeczywiście one takie są. Staram się, żeby te obrazy nie były takim stuprocentowym zapisem rzeczywistości, bo od tego są fotograficy. No chcę, żeby w tych obrazach była jakaś nutka tajemnicy, a nie takie sobie zwykłe obrazki. Nasz materiał musieliśmy się Tadeuszowi wprosić do domu, dlatego że jak wieść gminna niesie, Tadeusz ma najdłuższą chyba kolekcję płyt w Gorlicach, 15-metrową, zgadza się. Tadeusz, czego ty słuchasz? No słucham wszystkiego, w zasadzie słucham każdego rodzaju muzyki, bo ktoś kiedyś powiedział, że nie ma złej muzyki, są tylko złe wykonania. Tu na tych moich półkach, no, ta kolekcja rzeczywiście ma kilkanaście metrów, ona ciągle rośnie. Żona ma pretensję, że meble zrobiłem tylko po to, żeby mieć na czym trzymać płyty. Są tutaj bardzo różne rzeczy, od bardzo ekstremalnych, od bardzo rzeczy nowatorskich, na przykład mam całą serię nagrań Eugeniusza Rudnika, to jest taki polski kompozytor, który pracuje od wielu, wielu lat w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, a kończąc na przykład na zespole ABBA. Po drodze jest oczywiście cała klasyka rocka, no i najważniejsze jazz, bo tak naprawdę to ja jestem jazz fanem i myślę, że no, takie jest moje zdanie, że jeszcze w tym rodzaju muzyki, oczywiście nie licząc muzyki klasycznej, to w tym rodzaju muzyki jeszcze mogę odnaleźć coś nowego, coś świeżego. Wspomniałem o zespole ABBA. Tu czasem znajomi się dziwią, że tutaj na półkach jest King Crimson, jest Pink Floyd, jest Emerson, Lake and Palmer, mnóstwo jazzu, a między innymi ABBA, ale uważam, że oczywiście jest to muzyka lekka, łatwa i przyjemna, ale na tak profesjonalnym poziomie, na tak wysokim, że tak jak powiedziałem wcześniej, słucham różnych rzeczy. A poza tym mój znajomy powiedział, że większość tych płyt, które tutaj mam, to są płyty, które służą do wyrzucania gości z domu. Więc żeby nie było tak, że mam tylko płyty do wyrzucania gości z domu, to mam między innymi właśnie ABBA. Zresztą no, normalne, że jak się spotyka z przyjaciółmi, to trudno słuchać Pendereckiego, prawda? Czy jakichś trudnych rzeczy, więc to trzeba mieć wszystkiego po troszeczkę. Brakuje mi tylko disco polo. Ale nie korcicie? No jakoś nie bardzo mnie ciągnie do tego. Tadeusz, w dobie, kiedy praktycznie z internetu można ściągnąć wszystko, ty kupujesz płyty w sklepach, bo twierdzisz, że ściąganie, że piractwo to jest zbrodnia. Tak, oczywiście. Po pierwsze jest to zbrodnia, a po drugie, no to ja jestem taki frajer, już chyba ginący gatunek, który muzykę traktuje na poważnie. Ja chcę wiedzieć, kto gra, na czym gra, w jakim studiu zostało nagrane. Chcę znać tytuły, chcę mieć okładkę płyty, którą można dotknąć. Można ją oglądnąć, poczytać, już nie wspominam o winylach, to jest w ogóle osobny temat. No właśnie. Tego mam też sporo. No ale powiem ci, że jest tu mnóstwo płyt. Ja wiem, że jestem trochę nienormalny. Jest tu mnóstwo płyt, ale właściwie 90% z nich ja pamiętam, gdzie która była kupiona.
A dlatego, że te płyty są ciężko zdobywane, ponieważ tu w większości nie ma muzyki tak zwanej popularnej, którą wszyscy by chcieli mieć, przynajmniej na ten tydzień, bo w przyszłym tygodniu już wszyscy chcą mieć inną muzykę. Ta muzyka dla mnie jest nieprzemijająca, ona będzie dla mnie na wiele, wiele lat, chyba do śmierci. W związku z tym ciężko ją zdobywałem, wyszukiwałem gdzieś, będąc w dużych miastach. Niestety u nas sklepu płytowego nie było, nie ma i chyba nie będzie. No więc, no dlatego, tak jak mówię, pamiętam większość tych płyt, gdzie je kupiłem i nawet w jakich okolicznościach. Tadeusz, wracając do ambientu, do festiwalu, którego jesteś twórcą, którego jesteś dyrektorem, powiedz mi, jak to, czego słuchasz w domu, czyli tak jak powiedziałeś, od jazzu aż po Pendereckiego, przekłada się na to, jak tworzysz, jak... na to, co robisz w ambiencie. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że nic mnie nie inspiruje, bo to jest niemożliwe. Wyobraź sobie, że ktoś siedzi w dżungli 40 lat. Powiedzmy, walczył w czasie wojny, gdzieś się tam schował i został. Nie wie nawet, że się wojna skończyła. Był podobno taki przypadek w Japonii. No i on wychodzi z tej dżungli i zaczyna tworzyć muzykę. Wiadomo, że ta muzyka na 100% nie będzie w ogóle podobna do tego, czego się słucha w tej chwili, bo to tak samo i w sztukach plastycznych, i w muzyce, i w filmach, jedno wynika z drugiego. No wszyscy czegoś słuchamy i gdzieś to tam w głowie siedzi, nawet nieświadomie czasami, prawda? Ja sporo mam płyt z muzyką elektroniczną, ale to jest trochę moje nieszczęście, ja wiem o tym, ale głównie inspiruje mnie niejaki Geir Jensen, to taki guru muzyki ambientowej, norweski muzyk. Mam zaszczyt i przyjemność powiedzieć, że mój kolega, znamy się od paru lat, tu nawet przygotowałem, żeby się pochwalić, to jest jego najnowsza płyta. Mam oczywiście też wydanie kompaktowe, ale mam winyla. I tutaj na okładce, w podziękowaniach, jest między innymi moje nazwisko. Jest Tadeusz Uczejko. A zaraz po mnie jest niejaki Nils Peter Mulvayer. To jest taki bardzo znany jazzowy trębacz norweski. Także znalazłem się w doborowym towarzystwie. I tenże Geir Jensen, znany jako Biosphere, bardzo, bardzo duży ma na mnie wpływ. Ale no co, ja myślę, że to wynika z tego, że ja nie jestem muzykiem. Ja jestem co najwyżej muzykantem i dlatego tak mocno coś mnie tam inspiruje. Zrobić coś własnego, coś swojego teraz jest naprawdę bardzo trudno, bo chyba wszystko już było. Wszystko już było. Te rzeczy, które się gdzieś tam słyszy, one są niby nowe, to wcale nie są nowe. Nawet te przeboje najnowsze, moje córki na przykład gdzieś tam słuchają, chociaż mam szczęście, że nie słuchają papki, tylko słuchają fajnych rzeczy, ale czasem trafia się jakaś piosenka, która gdzieś tam chodzi w radio i one myślą, że to jest nowy utwór, a okazuje się, że tenże nowy utwór ma 4